No, myślę, że mecz Polski z Wielką Brytanią przebiegł dokładnie tak, jak można było się spodziewać, bo łatwe i szybkie zwycięstwo Agnieszki Radwańskiej dało dość komfortową sytuację drużynie polskiej. Potem ten najciekawszy z naszego punktu widzenia mecz, czyli starcie Jerzego Janowicza z Andy Murrayem. No i tu mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałem po meczu Polaka z Australijczykiem Eddenem, że widać wyraźnie, że Jerzy Janowicz potrzebuje jak najwięcej praktyki meczowej. Szczególnie w kontekście oczywiście startu w Australian Open. Widać, że ta forma no, to nie wygląda źle z punktu widzenia Jerzego, ale oczywiście wynik nie jest do końca satysfakcjonujący, bo właściwie to dość pewne zwycięstwo Szkota. Także tego chyba też się należało spodziewać. No i potem pewnie wygrany przez Polaków mix, który otwiera nam, no da, ja bym powiedział tak, no daje właściwie bardzo duże szanse na to, że Polacy zagrają w finale Hopman Cup. I to oczywiście będzie niewątpliwie takie niezwykle sympatyczne otwarcie tego sezonu i podkreślenie aspiracji, szczególnie bym powiedział, Agnieszki Radwańskiej. Także oczywiście odczekajmy jeszcze do tego ostatniego pojedynku z teamem francuskim, ale myślę, że i w tym spotkaniu Polacy powinni wygrać jak nie 3-0, no to 2-1, bo tutaj myślę, że Agnieszka z Kornet powinna się uporać i w mikście też raczej stawiałbym na Polaków, także no już tak jedną nogą widzę ich w finale Pucharu Hopmana.